Spróbujmy rozwiązać jeszcze bardziej skomplikowany przykład. Mamy 2x dodać 3 równa się 5x odjąć 2. Na pierwszy rzut oka wygląda to skomplikowanie. x jest po obu stronach równania. Poza tym mamy dodawanie i odejmowanie liczb. Jak to rozwiązać? Zrobimy to na kilka różnych sposobów. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że chcemy wyodrębnić x. Jak już wyizolujemy x, to będziemy mieli x równa się czemuś, x równa się czemuś. Wtedy równanie będzie rozwiązane. Możemy wrócić się i sprawdzić, czy to faktycznie działa. To, co zamierzamy zrobić, to tylko kilka operacji na obu stronach równania, by otrzymać x równe czemuś. Chcę też przedstawić w poglądowej formie, co się tak naprawdę dzieje. Przedstawmy równanie obrazowo. Po lewej stronie mamy 2 razy x to to samo, co x dodać X i jeszcze dodajemy do tego 3. Dodać 3. Zróbmy to tak: 1 dodać 1 dodać 1 to dodać 3. Mogłem narysować na przykład 3 kółka. Powiedzmy. W tym samym kolorze dodać 3. To ma być równe 5 razy x. Zapiszemy na niebiesko. To jest równe 5x, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Umówmy się, żeby było jasne, że tak naprawdę nie musicie rozwiązywać równań metodą obrazową. Możecie po prostu wykonać kolejne przekształcenia. Ale rysuję tutaj, by pokazać, co to równanie naprawdę oznacza. Po lewej stronie mamy dwa pomarańczowe x i plus 3, po prawej stronie jest 5x, odjąć 2. Minus 2 możemy napisać, zróbmy tak, w innym kolorze, niech będzie różowy. Minus 2 przedstawimy jako minus 1 minus 1. Teraz chcemy wyodrębnić x po jednej stronie równania. Jak można tego dokonać? Są dwie możliwości. Albo odejmiemy te dwa x od obu stron równania. To nie głupi pomysł. Tutaj będziemy mieli 5x odjąć 2x, czyli dodatnią liczbę x po prawej stronie. Możemy też odjąć od obu stron 5x. Algebra jest OK. Tak długo, jak długo robimy to, co jest dozwolone, zawsze otrzymamy właściwą odpowiedź. Zacznijmy od odjęcia 2x od obu stron równania. Tutaj po prostu usuniemy 2x po lewej stronie. Kiedy usuwamy 2x z lewej strony, musimy także usunąć 2x z prawej strony. W ten sposób 2x. Z lewej strony i 2x z prawej strony. Jak wygląda teraz lewa strona? Mamy 2x dodać 3, odjąć 2x. 2x się upraszczają, zostaje tylko 3. Tutaj można to przedstawić w taki sposób. Po prostu usuwamy 2x. Zostaje plus 1 plus 1 plus 1, tu mamy 5x i usuwamy 2x. Zostają 1, 2, 3x czyli 3x. Mamy tu jeszcze minus 2. Zazwyczaj trzeba po prostu zapisać, co pozostało po lewej i po prawej stronie. Co powinniśmy teraz zrobić? Chcemy, żeby pozostał nam sam x. Wszystkie x są po prawej stronie. Jeśli pozbędziemy się tego minus 2 po prawej stronie, zostanie tylko 3x x będą same, tak jak chcieliśmy. Jak pozbyć się tego minus 2? Spróbuję to narysować. Minus 1 i to minus 1. Możemy dodać 2 do obu stron równania. Plus 1 plus 1, dodajemy 2. Musimy jeszcze dodać 2 po lewej stronie. 1 plus, 1 plus, co się stanie? Najpierw zróbmy to tutaj. Dodajemy 2, co stanie się po lewej stronie. 3. Dodać 2 to 5, a tu zostanie tylko 3x. 3x. Mamy po lewej 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, razem mamy 5. Po prawej stronie mamy 3x, czyli 3x, o tutaj. Mamy jeszcze minus 1, minus 1, plus 1, plus 1, plus 1 i minus 1 się skracają. Otrzymujemy 0. Mamy teraz to samo równanie w postaci 5 równa się 3x, czyli 1, 2, 3, 4, 5 równa się 3x. Wyczyszczę wszystko, co usunęliśmy, żeby wyglądało to przejrzyściej. To są rzeczy, które usunęliśmy. To usunę, zaznaczamy i usuwamy. I pozostało zostało nam 1 2 3 4 5 przesunę to tam przesunę teraz w prawo zostało zostało nam 1 2 3 4 5 to tutaj ten wynik dodawania równa się 3x a to się uprościło i dlatego nic po tym nie zostało teraz by otrzymać rozwiązanie podzielimy obie strony równania przez 3 to będzie trudno narysować. Jeśli podzielimy obie strony przez 3, co dostaniemy? Dzielimy lewą stronę przez 3 i dzielimy prawą stronę przez 3. Podzielimy przez 3, dlatego że x był pomnożony przez 3. Matematycy mówią, że 3 było współczynnikiem x. To matematyczny sposób powiedzenia, że liczba mnoży zmienną, zmienną, której wartość chcemy znaleźć. Te trójki się uproszczą. Po prawej stronie pozostanie i x, po lewej będzie 5 trzecich. Możemy powiedzieć, że to jest równe 5 trzecim. Wygląda to inaczej niż do tej pory. Teraz mamy x po prawej stronie, a wartość po lewej stronie. Ale wszystko jest w porządku. Oznacza to dokładnie to samo, co gdybyśmy powiedzieli, że 5 trzecich równa się x. To dokładnie to samo, gdyby powiedzieć, że x równa się 5 trzecich. Dokładnie to samo. Z czasem przyzwyczajmy się do takiego zapisu. Gdybyśmy chcieli zapisać wynik jako ułamek mieszany, 3 mieści się w 5 jeden raz i zostaje reszty 2 to jest równe 1 i 2 trzecie. Możemy to zapisać x równa się 1 i 2 trzecie. Teraz możemy podstawić wartość x do początkowego równania. I przekonać się, że to jest prawidłowe rozwiązanie. Jak przedstawić rozwiązanie na rysunku? Zastanawiam się, jak przedstawić 1 i 2 trzecie. Zamiast jedynek narysuję tutaj kółka. Albo kwadraty. Powinienem narysować 5 kwadratów po prawej stronie, tym samym żółtym kolorem. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. I to ma być równe 3x. X dodać X dodać X. Teraz dzielimy obie strony równania przez 3. Dokładnie tak samo jak tutaj, też podzieliliśmy obie strony przez 3. Po prawej stronie postępowanie jest proste. Mamy podzielić 3x na 3 takie same części, czyli 1, 2, 3 części. Jak podzielić 5 na 3 równe części? Wiemy już, że każda część będzie równa 1 i 2 trzecie. Weźmy 2 trzecie z następnego kwadratu i będziemy mieli 1 i 2 trzecie. Tu została 1 trzecia, potrzebuje jeszcze jedności. To będzie razem 1 i 1 trzecia. Teraz potrzebujemy jeszcze kolejnej 1 trzeciej. To ta część tutaj. To, co pozostanie, to 2 trzecie i 1. Mamy tutaj trzy takie same części. Czy to jest jasne? Czy ta część to 1 i 2 trzecie? Z prawej strony to 1 trzecia, to jest też 1 trzecia, czyli razem 2 trzecie i jeszcze 1 tutaj. Razem to 1 i 2 trzecie. W końcu to 2 trzecie i to jest 1, czyli razem to też 1 i 2 trzecie. Jeśli podzielimy obie strony przez 3, to po prawej będziemy mieli 1 i 2 trzecie. Każda część jest równa 1 i 2 trzecie po lewej stronie. Po lewej stronie mamy 5 trzecich, po prawej stronie mamy x. Otrzymaliśmy tą metodą taki sam wynik.